Mieszkańcy osiedla Sienkiewicza są poruszeni tragedią, do jakiej doszło w środowy poranek na ulicy Fiołkowej. Dzień po zdarzeniu postanowili wykorzystać uwagę mediów czy władz miasta, bo jak przekonują, nie doczekali się jej od 20 lat. Przeraża nas to, co się dzieje na tym osiedlu już od wielu lat. Od wielu lat monitorujemy kwestie remontów ulic, jakie są tutaj prowadzone. Nic nie zrobione w tym kierunku, chociażby montowanie progów zwalniających. Czasami wieczorem, właściwie to już w nocy, słyszę tylko świst, jak przejedzie szybko samochód. To, co widać na tych ulicach, z roku na rok tylko się powiększa ilość tego grysu. No i to, co mamy, to mamy. No niestety wielkie nieszczęście, wielka tragedia. Żeśmy walczyli, żeby tu progi zrobili i żadnych progów do tej pory nic nie robią. Jakby te progi zrobili, to tam by się ten gnojek na tych progach by się wywalił i by tego nie było. Legniczanie z osiedla Sienkiewicza wyliczają, że wiele razy domagali się naprawy dróg, budowy chodników czy postawienia progów spowalniających i twierdzą, że nie doczekali się niczego poza niespełnionymi obietnicami. Co na to przedstawiciele magistratu? To osiedle konkretne, jeżeli mówimy, jest osiedlem, na którym do tego typu drastycznych wypadków nie dochodziło. Urzędnicy informują, że miasto dba o poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, montując na jego terenie progi spowalniające czy budując oświetlone przejścia dla pieszych. Decyzje o tym, gdzie konieczne są podobne działania, w ratuszu podejmują m.in. na podstawie statystyk wypadków, do jakich doszło na terenie konkretnych dzielnic miasta. To jednak nigdy nie da gwarancji bezpieczeństwa. Gdy osoba ma ponad 2 promile alkoholu, gdy pędzi autem, to pewnie tutaj, jeżeli byśmy zastosowali jakiekolwiek z tych metod, akurat w tym konkretnym przypadku, trudno mówić, że do takiego zdarzenia by nie doszło. W czasie, gdy legniczanie protestowali, 24-letni sprawca wypadku był już przesłuchany przez prokuraturę. Okazało się, że nie będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Obywatel Ukrainy usłyszał bowiem inny zarzut. Zarzut dokonania zabójstwa w zamiarze ewentualnym i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego w dniu wczorajszym skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ostatecznie mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.